mogą zwiedzać fragment labiryntów, który najpierw trzeba było odgruzować. Ze mną jest Jacek Trybuła, agent polskiego wywiadu, przewodnik po sztolniach Arado. Jak duże są podziemia pod miastem? Oficjalnie pod Kamienną Górą jest 11 km takich podziemi, nieoficjalnie 20-30 km, gdzie udostępnionych jest niecałe 600 metrów. Natomiast to właśnie u nas można zobaczyć jedną z największych podziemnych hal pod Kamienną Górą o długości 55 metrów, wysokości 7 metrów i 5,5 metra szerokości. Przeznaczenie jakie było przypuszczalne? Żadnej dokumentacji nie ma, natomiast jedną z najbardziej prawdopodobnych tez na przeznaczenie tych podziemi jest to, że miało się to łączyć z Rize i z Zamkiem Ksiądz. My, jak słuchajcie, musimy się ewakuować, nie wiadomo dlaczego, może wyjaśnimy to za godzinę. I za godzinę obejrzymy także fragmenty niemieckiej broni i ściśle tajną maszynę deszyfrującą. Kamienna Góra dostała drugą szansę. Kamienna Góra dostała drugą szansę, ponieważ przy pierwszym głosowaniu, kiedy się nie udało, doszliśmy do wniosku, że no, zainteresowanie było ogromne. Było tutaj naprawdę grupy wsparcia powstawały, wszyscy się tym interesowali. Stwierdziliśmy, że no, trzeba dać drugą szansę, żeby było sprawiedliwie. Musi być to głosowanie. Drugi raz się pojawiła i wygrała. Kamienna Góra zaskoczyła nas uprzejmością, zwartością, gotowością do tego wszystkiego, co tutaj robimy. Wszyscy goście, których zaprosiliśmy do nas, do Faktów, przyszli punktualnie, także jesteśmy miło i naprawdę bardzo serdecznie zaskoczeni. A same atrakcje turystyczne Kamiennej Góry jak pana ocenia? Kamienna Góra jest urokliwym miasteczkiem, ma swój klimat. Tutaj kolega, jak tylko przyjechaliśmy, podkreślał, że czyste powietrze, jest bardzo fajnie. Trochę dzisiaj zimno, ale pogoda póki co nam sprzyja. Atrakcje turystyczne, no chociażby te podziemia tutaj Arado, ten projekt Arado, tajemnicze laboratorium Hitlera, jest naprawdę wyjątkowym miejscem. Mi, mojemu koledze, bardzo się podobały, ale także kamiennogórski rynek zachwyca urokiem. Muzeum Tkactwa, w którym możemy znaleźć naprawdę bardzo wiele fajnych przedmiotów. No i my jeszcze zamierzamy odwiedzić Krzeszów, który też jest taką perełką, można powiedzieć, tuż koło Kamiennej Góry. I jak się podobało? Bardzo nam się podobało, bardzo ciekawy kawałek historii, opowiedziany w bardzo fajny sposób i co najważniejsze chyba przez ludzi z pasją, stworzony tego kulta, więc naprawdę warto przejść. Już polecamy za chociażby po to, aby troszeczkę emocji tutaj dostarczono nam również, dzieci się wystraszyły i młodszy. Bałyście się? Nie. Nie? A co tobie się najbardziej podobało? Wszystko. Kamienna Góra podoba się? Oglądacie to dopiero przyjechaliśmy, tak więc też polecamy tutaj, żeby zajrzeć i zobaczyć te laboratoria. Bardzo fajnie. Warto zajrzeć na Kamienną Górę. Bardzo warto, oczywiście. Polecam. Dzisiaj naprawdę dużo dzieje się w podziemiach Arado w Kamiennej Górze. Przyjechało Radio RMF FM i rozgłaśnia nasze miasto na całą Polskę. Chyba jest się z czego cieszyć. Jak najbardziej. Bardzo cieszymy się jako tutaj obieg, jako też mieszkańcy powiatu kamiennogórskiego, czy też Kamiennej Góry. Cieszymy się, że udało nam się w jakiś sposób wygrać konkurs i ściągnąć tutaj do nas Radio RMF FM. Cała akcja cieszy się tutaj niesamowitym rozgłosem. Wiele osób pyta, wiele osób wchodzi do busa transmisyjnego Radia RMF FM. Rozdają gadżety, koszulki, jakieś mapki, wszystko, co tylko jest możliwe, żeby promować właśnie nasze miasto, Kamienną Górę. Z tego co wiem, przyczyniłeś się do tego, że głosowanie zakończyło się tak, a nie inaczej. Tak naprawdę w bardzo małym stopniu. To Kamienna Góra, to ludzie, którzy głosowali, przyczynili się w największym stopniu, żeby Radio RMF FM odwiedziło właśnie dzisiaj Kamienną Górę. Jesteście z Kamiennej Góry. Za co kochacie to miasto? Miasto kochamy za to, że coś takiego wybudowali jak Arado. Co się podoba w Kamiennej Górze? Za co pani kocha miasto? Bardzo, jestem rodowitą kamiennogórzanką, urodziłam się w Kamiennej Górze. Uwielbiam swoje miasto, kocham. No, jest pięknie, bo jesteśmy w górach. No, cieszymy się. Jestem bardzo zadowolona ze swojego miasta, ale chciałam pozdrowić. Śmiało. Nasze piękne morze. Chciałam pozdrowić Kartuzy, gdzie mieszkają mój syn z synową, Magdalena i Cezary Cieśluk. Chciałam pozdrowić Łebień 36. Czyli Kamienna Góra pozdrawia całą Polskę. Pozdrawiam całą Polskę, ale w szczególności chciałam pozdrawić też Namysłów, tam gdzie jest brat z rodziną. Obok mnie leży rycząca krowa, to pocisk, który był zrzucany w czasie II wojny światowej na Warszawę. Uwagę przykuwają jednak 14-metrowe rakiety. Ze mną jest Kamil Dzięba, który zna ich historię. Kamil, co to jest?
Posiadamy pełnowymiarową replikę rakiety V2 Vergeltungswaffe, broni odwetowej, która spadała na Londyn, oraz wiele części tej rakiety, m.in. jej zapalnik. Mamy także części do samolotu bezzałogowego, jakim była V1. To właśnie polski lotnik z dywizjonu 303 nauczył Brytyjczyków, jak jej przeciwdziałać. Jak to robił, tego dowiecie się tutaj w projekcie Arado w Kamiennej Górze, a syreny, które słyszeliśmy, można tutaj usłyszeć, one ostrzegały przed atakiem takiej broni. My opuszczamy podziemia i ruszamy tropem pradziadka laptopa. Krzyczne i ry. Kamienna Góra pozdrawia całą Polskę.